kobieta. Kobieta, konkubina tutaj, właściciela tego domu. Wspólnie z swoim kochankiem młodszym zamordowali go. To są fakty. Zamordowali go, ale w sposób bestialski. Kobieta trafiła na 25 lat więzienia, jest w więzieniu dopiero z 5 lat. A młody mężczyzna o imieniu Tomasz na 10 lat został skazany. Widzieliście takie drobne, bo trochę się to prześwietlam, ale było. O, znowu. Czy jesteś tu? Czy może bardziej jesteś obok Dawida i Pawła? Siema widzowie, znajdujemy się w miejscu tragedii, a to raczej wam powiem w lektorze. Dziwnie tu jest, strasznie. Takie zarośla tu były, jak tu wchodziliśmy. To też się powłącza. Klucz samolotowy, żeby nie było żadnych zbędnych. O kurde, o tu jest mega dziwnie. No rozpierdzie trochę jest, ale takie zarośle tu były. To jest chyba ten akt zgonu. Karta informacyjna leczenia szpitalnego. Nie będę tego wykazywał tutaj. Leczenie szpitalne. To jest imię, nazwisko. Tutaj są jakieś zdjęcia. Tu jest jakieś zdjęcie przerażające. Jakieś kasety stare. Muszę się trochę uspokoić, kilka oddechów złapać. Po tym co tu usłyszeliśmy, to o tym miejscu. Serio, to jest dziwnie. A cała tragedia zdarzyła się całkiem niedawno. Doszło tu do zabójstwa. Tu jest ta kuchnia. Pokój gościnny. Kuba, gdzie jestem? Tutaj? Nie, no tutaj masz jakieś liści, tylko liście masz. Czy tam liście, to potem. Listka jakoś. I kaseta. Czyli światła szmity. Patrzcie, to jest przedmiotów. Stare ugania. I znowu, w święta to mogło znowu być. Jest choinka. Albo jakaś stara z szafy wzięta, nie? Słuchajcie widzowie, ja pójdę obczaić jeszcze inne miejsca. Ale aż się spociłem. Ciepło dzisiaj. Na początku powiedziałem, o historię, to jest właśnie... O, tu stare meble. O, widzę maszynę do szycia. Tu ktoś lubił siłownię. Imię tej Florentyny. Nie będziemy też tak ukrywać, bo to sprawa była dość głośna. O kurde. Florentyna. Sytuacja, ja nie wiem, Paweł, ja nie przedstawiłem sobie o tej sytuacji. Ja jeszcze. Na początku to pewnie już widzę. Ale też pewnie do lektora to. No, wy tak, no, ale nie wiem, ja to będę w tym lektorze, nie wiem, się dziwię, czy nie. No. To mi się wydawało, że kogoś widziałem. Albo coś. Jak to wchodziliśmy. Tu dziwnie naprawdę jest. Stary pilot. No, zwłaszcza po tym, co tu przeczytaliśmy, no, o tym wszystkim. Tutaj pewnie zabluruje akt zgonu. Jaka tu jest data? 2003. Marca 2003.
O, tu jest wanna, ta wanna mi się kojarzy tylko z tym, co tu zrobili. Wsadzili pana Stanisława do wanny. Ale to nie było tutaj akurat, to była jeszcze inna wanna. Kurde. Naprawdę. Stojąc obok tej wanny czuję się jak ten pan Stanisław normalnie. Ja wam tak trochę z trzeciej osoby właśnie opowiem. Tutaj Kuba już coś tam powiedział. Chodzi o to, że kobieta, no kobieta, konkubina tutaj właściciela tego domu wspólnie z swoim kochankiem młodszym zamordowali go. To są fakty. Zamordowali go, ale w sposób bestialski. On tutaj się... No i już i w momencie, kiedy mi się nie udało odkuć tego właściciela, to postanowili go sprzątnąć po prostu. Chcieli go w piwnicy zakopać? Nie, no najpierw go zarąbali, nie? Podczas posiłku czy coś. No tak. A potem... No chcieli go zakopać w piwnicy, tak jak Kuba powiedział, no ale nie umieli wykopać tego dołu. To go umieścili w wannie, to ciało. No, ale ciało się nie mieściło, to nogi odrąbali. No i ta kobieta, ona była chemiczką. Znała się na chemii. Ona... Paweł chodzi, Paweł tam jest. Nie, Paweł. No i dobra, no i ona rozpuścili po prostu te zwłoki, nie? W wannie. A szczątki gdzieś... Wywieźli. Wywieźli, nie wiem. Nie wiadomo gdzie. Co się stało, bo... Czekaj, Kuba, bo... Ja nie jestem zorganizowany dzisiaj. No, ja też niezbyt. Ja też niezbyt. Przez to, co się stało w tym miejscu. Później po 8 latach to wszystko wyszło na jaw. No i w 2014 była sprawa. Kobieta trafiła na 25 lat do więzienia, jest w więzieniu dopiero z 5 lat. A młody mężczyzna o imieniu Tomasz na 10 lat został skazany. Ja może włączę boksa. Włączę, no. Jeżeli jesteś, to odezwij się do nas. Jeżeli nas słyszysz. Wiemy, że doszło tutaj do zbrodni. Zostałeś bestialsko zamordowany w tym domu. Jeżeli możesz, to opowiedz coś do nas. Jeżeli ktoś tutaj jest. Dziwne, bo w ogóle zawsze jakieś słowa padały, nie? Bardzo dziwne. Nawet przebić radiowych nie ma nic. Bo coś blokowało, to musimy tutaj. Widzieliśmy w naszych filmach, w speak, to zawsze na pewno coś jest. Zawsze coś. No ale dziwne, że nic nie ma, widzicie sami. Teraz coś. O. To jest najgorsze. Czyli jesteś tutaj ciągle, tak? Może przejdźmy na dół tam. Tutaj mi się wydaje, że tutaj się nic takiego nie wydarzyło. To raczej na dole tam w kuchni czy coś. Tu jakoś więcej tego. Jeżeli jest z nami tutaj Stanisław lub Jan i nas słyszy albo widzi, to powiedz się coś do nas. No, było coś. A my was usłyszymy, nie przychodzimy w złych zamiarach. Chcemy mieć potwierdzenie tej zbrodni, jaka miała tutaj miejsce. Dziwne. Zawsze no. Fakt, że tutaj ten internet, ale to nie jest istotne od internetu, tak? Bo mam internet, mam ten. I sami widzicie, że to tak nie do końca nie łapie też tego. Doszło w tym domu do wielkiej tragedii. Na pewno pozostała tu jakaś energia. Jeżeli nas słyszysz, widzisz, odezwij się.
Dobra, to ja włączę teraz tego drugiego Pawła, ty no, zobaczymy tutaj, no, może nie. Nie tylko. Nie tylko? Słuchaj, pole magnetyczne. Czy jest tu ktoś? Tu chciałby się z nami skontaktować. Stanisławie. No. Widzę cię. O kurde. O, zaczyna się. A czy mógłbyś się przedstawić? To dobrze, że nas widzisz, bo przyszliśmy się skontaktować z tobą. O to nam chodziło. Czy chciałbyś nam coś powiedzieć? Coś więcej? Dlaczego jesteś w tym miejscu nadal? Dziwne. Jasne, ale dziwne ciebie nie było jeszcze czegoś takiego. Mnie? Mnie? Czy jesteś tutaj? Słyszysz mnie? Stanisławie. Stanisławie, czy to ty? Się z nami skontaktujesz? Jak umarłem. O kurwa. Jak umarł, no. Czyli twoja śmierć była dla ciebie szokiem, tak? Że nie pamiętasz tego. Czy możesz nam to potwierdzić? Słyszę. Słyszę. A my ci jakoś możemy to nakreślić. Tylko potrzebujemy twojej informacji. Kominek. Ej. Tu jest pies. Ej, ona go nie spaliła w kominie. Wiesz co? Zaczynamy tutaj. Czy coś miało miejsce w kominku? Świeciłem sobie na piec, no nie jest to kominek, no. Ja pierdziele. Jak to działa? Przez takie urządzenie możemy rozmawiać z tobą. To jest pojęcie, cholera. No, wciuj. Może przejdźmy do, nie wiem, do jakiegoś... Idę. Strasznie nie widzisz. Może ty światło tak zagasz jeszcze. Światło bym dał z tym dokonem. Żeby światło będziemy jeszcze tak... No, żeby... Delikatnie. Szatan. O, ładnie się teraz sypie. Opuszczony dom. Bielsko-Biała. Wiemy, że doszło tutaj do wielkiej tragedii w tym domie. Jeżeli jest tutaj jakaś dusza, Stanisława, którego tutaj brutalnie zamordowano, jeżeli jesteś jeszcze tutaj i chciałbyś się z nami skontaktować, przemów do nas, przemów do tego urządzenia, które trzymam w prawej ręce, a my to usłyszymy, albo zrób jakiś hałas. Chyba, że jest tu jakaś inna jeszcze dusza, która też chciałaby się z nami skontaktować. Jeżeli się nagrałeś, dziękujemy. Opuszczony dom. Bielsko-Biała. Wiemy, że doszło tutaj do wielkiej tragedii w tym domie. Jeżeli jest tutaj jakaś dusza, Stanisława, którego tutaj brutalnie zamordowano, jeżeli jesteś jeszcze tutaj i chciałbyś się z nami skontaktować, przemów do nas, przemów do tego urządzenia, które trzymam w prawej ręce, a my to usłyszymy, albo zrób jakiś hałas. Chyba, że jest tu jakaś inna jeszcze dusza, która też chciałaby się z nami skontaktować.
Ale słyszałeś to? No było. Ja słyszałem chyba jakąś sprężynkę. Nie, nie, czekaj, czekaj. Coś w tym stylu. No, nie wiem, co to było. To nie wiem, gdzie. Słyszałeś to? Ty ktoś znalazł? No, to chyba on. Jeszcze raz. Czekaj. No, słuchaj. No nie. No. Nie no. Czekaj, może znaczy, ja nie sobie byłeś, zrobię. No nie no, jak? Czym dupą to zrobię? Przy dyktafonie. Słyszałem, że ktoś coś było. Takie. No, czekaj, ja jeszcze tu no. Sobie spróbuję. Może na tym też coś... No, no nie wiem, obejdziemy. Sesja pierwsza, opuszczony dom, Bielsko-Biała. Wiemy, że w tym miejscu doszło do przerażającej zbrodni. Że dokonano tutaj brutalnego morderstwa. Jeżeli jest tutaj z nami ktoś, jakiś duch albo energia, to proszę skontaktuj się z nami. Powiedz coś do nas, a my to usłyszymy. Czy jest z nami tutaj Stanisław lub Jan? Wiemy, że to wy najbardziej ucierpieliście z rąk tej psychopatki. Czy możecie potwierdzić tutaj swoją obecność? Afryka. W górę coś czasu. Teraz coś było. Jeżeli nam odpowiedzieliście, to dziękuję bardzo i proszę pozostańcie gdzie jesteście, nie podążajcie za nami. Koniec sesji. Czekaj, ale... Sesja pierwsza, opuszczony dom, Bielsko-Biała. Wiemy, że w tym miejscu doszło do przerażającej zbrodni, że dokonano tutaj brutalnego morderstwa. Jeżeli jest tutaj z nami ktoś, jakiś duch albo energia, to proszę skontaktuj się z nami. Powiedz coś do nas, a my to usłyszymy. Czy jest z nami tutaj Stanisław Lubian? Wiemy, że to wy najbardziej ucierpieliście z rąk tej psychopatki. Czy możecie potwierdzić tutaj swoją obecność? Afryka. To jest było jeszcze bardziej słychać. Było u góry, słuchajcie. Teraz. To jest takie podwójne hobby kroki. Czyli... Coś to słychać. No górze, no ale ktoś chodzi. Tak jakby... Coś kapało, ale też kroki. Wątpię, że pada czy coś. To byśmy słyszeli. Ciężko, ciężko. Nie wiem, ciężko mi jakoś. Ciotka padła, czekaj. Co się stało? Szatan, Afryka, Joanna, to nie ma nic wspólnego, bo tym Joanny nie było żadne chyba. Nie, raczej tylko kobieta. A ta kuzynka wątpię, że miała tego nie. Potem padła jeszcze ciotka. No, ciotka to... Dzwony chyba dzwonią. Chyba na miejsce, nie wiem. Ktoś jest tam w ogóle? No nie wiem, no, ja może by się wydarzyć. Nie wiem, dziwnie, dziwnie, dziwnie. Kurwa, dziwnie się czuję. Nie spadłem. Ale klimatycznie i tak. Ale w ogóle tu ktoś to podłączył, żeby tam ściekało ten wilgoć chyba. Nie wiem. Ale czemu, że całe by było? W ogóle tutaj to jest całe spleśniałe, tutaj nie ma co długo przebywać. No, to jest niezdrowe. Dobra, bo ja nie chcę, to jest zdrowie.
A tutaj domk na sąsiadów plus. No. Jeszcze śmierdzi. Ale wiesz, to nie tak to było dziwne, to nie było kopanie, to co ja zamierzałem. To nie było kopanie. Było bliżej, nie było na górze. To nie było to. To było od tej kuchni bardziej. Dziwnie w tym domu. Czemu krajemcy, kurwa, wstają, panie przynowany jesteś. Już jesteśmy pół godziny, trzeba jakoś nam szybko zleciało. No. Więcej nawet. Strasznie szybko to zleciało. No, już poczucie czasu, żeśmy stracili. Gdzie tam, bo jak tam będzie tu powietrzenie, to... Nie wiem. Tu jakieś gówno tu wchodzi. Można nie sprawdzić tą piwnicę. To pewnie czy pajęczyn. Może jakaś łopata będzie. Bo próbowali tutaj. Tu próbowano właśnie, próbowano też zakopać te zwłoki. To by się nie udało. Bo wtedy też tu syfu nie było. Trochę ciężko wykuć tu. I tu beton pewnie jest, no. Tak, w betonie chcieli, kurwa. Desperowani byli. Tak, wcale nie taka mała ta piwnica. Jakiś but od nich. To jest garaż? No to jest ta wanna. No to raczej... garaż. Patrz. No. Tu doszło do tego. Czyli do światowania tego ciała i do stopienia go w kwasie. No, ona rozpuściła to ciało w kwasie. To lewna te muchy. Jak się to wyobrażam. Gdzieś tu wanna tylko stała. Kurwa, gdzie ta wanna? No nie ma raczej. Taki mała, nie, to by się nie ją... Ty, albo takie małe, bo ty słuchaj. Bo oni mu te nogi obcięli, nie? No. Jakby to była zwykła wanna, to przecież człowiek się do zwykłej wanny mieści, nie? Ale oni go chcieli całości na dół dać, nie? Że znaczy w sensie, żeby nic nie wystawało chyba. No tak, aha, a w normalnej, no tak, może całkiem, no tak, no bo jak jest w kwasie, to jasne, więc zobacz, co to jest. Co? Kurwa. Kotek. Dzisiaj też na ulicy widziałem kota. Dziwnie tu jest pój. Włączamy teraz. Doszło tutaj do poćwiartowania ciała. Czy w tym miejscu poćwiartowano ciało? Jakby się zastanawiał. Połysk. Połysk. Kurwa macie, nie wiem, dziwnie się... Ale w takim garażu dziwne, nie? Przecież taki mały garażek. Czy jest tutaj ktoś z nami nadal? Jesteś tutaj? Ktokolwiek? Doszło tutaj do makabrycznego wydarzenia. Chyba doskonale o tym wiesz, jeżeli tutaj jesteś. Ty, a co to tam kurwa jest? Połysk coś biorą, nie? Patrz. Co to tam jest? Kogo? Połysk. Ty widzisz to? Tak? No. Jasny jeden dusto. To jest to czyszczenia komina. Komin, też gadał komin. Do czyszczenia komina połysk? Kominek. A może coś w kominie? Ej, ale nie zostawać. Zostawać. Zostawać, o kurde. Ej, a co, albo coś ukryte jest. Czy jest tutaj gdzieś... Czy w tym kominku jest coś ukryte? Nie, może oni go zamurowali w kominie? No, ja mówię. Skąd wiesz, że ten... Może czcionki tam ukryli coś? No. Nigdy nie znaleźli ciała. I nie wiedzą dokładnie, gdzie jest to ciało. Kuba, jak się to robisz? Czy jest to na...
Ale ile tu jest głosów? Musicie, jeżeli postanowicie z nami współpracować, to być może uda nam się coś więcej tutaj ustalić. Może uda nam się naleźć to ciało. No, no nie, no ja bym kurwa nie chciał. Znaczy nie, my. Ale połysk i kominek był. A to jest pierwsze wyjście, no. Czy tam coś jest ukryte? Czy mnie słyszysz? Dom. Ale mam ciary. Straszne. Sprawdź tu kotwój, bo nie ma. Nie, nie ma to załączone. Wiesz, to będzie poleś. Tu jest ten piec. Wydaje mi się, że tutaj mogło... To było to miejsce, nie wiem, się wydaje na to dostać. To było. To jest nagrywane tutaj, czy tam było, po prostu podane, że to się zdarzyło w garażu. Wannie. Stałe wannie. Tylko wannie też już nie ma. Nie, nie, no chyba raczej nie, to za mało. Było. Jeżeli jesteś tutaj z nami, podejdź do nas, bliższe do nas, nie bawić nas. Teraz to prześwietlam. O! Może tutaj zostałeś? Chcieli cię zakopać tutaj. Drobna energia. Ale tak dziwne. Czy tu chcieli zakopać ciało? No to i tak nie było jak, bo tu jest beton. Widzisz mnie? Jesteś tu? Jak tak, to zareaguj na te urządzenia jeszcze raz. Widzieliście takie drobne było? Teraz sobie to prześwietlam, ale było. O, znowu. Czy jesteś tu? Czy może bardziej jesteś obok Dawida i Pawła? Nie no, cały czas jest energia. Ja tu mam taką lekką energię, nie? Czasem jest... O! Czyżby z telefonu? Ale że tak... Dziwnie. Co jakiś czas. Nie wiem, co jakiś czas mam przebicie do jednego właśnie. Nie, też tam jest wskazanie. No to no, do jednego mi się jest. Wydaje, że to bardziej tam coś mogło, wiesz? Tutaj jest co chwila, jakby tu była jakaś energia. Tu już trochę jesteśmy. No dobra, 40 minut. No to co chwilę coś mi, nie wiem. A tryb samolotowy jest. Nie wiem, co, idziemy? No bo już trochę jesteśmy. No długo jesteśmy tu. A mamy potwierdzenie, że... Krok, jaki słyszeliśmy. A tu jest teraz energia, zobaczę. Jak już będę wychodzić do góry. Czy coś tu jeszcze będzie? Dobra, to... Wyłączam też to.